To trzecia nowa pętla autobusowa w Radomiu, oddana do użytku w ostatnim czasie przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Jedna z pętli to jest wybudowana w ramach środków unijnych, czyli pętla na ulicy Mroza. Druga pętla, pętla dla linii 23 przy kopalniach Kruszywa na ulicy Witkacego. Chodzi o to, żeby w tym momencie poprawić układ komunikacyjny dla wszystkich mieszkańców. Nowa pętla autobusowa przed skrzyżowaniem ulic Malenickiej i Skrzydlatej dotyczy linii numer 19. Dłużenie tak naprawdę długości linii numer 19 o prawie 2 km pozwoli nam na sprawne obsługiwanie tego całego terenu, czyli w tym momencie również drugiego odcinka ulicy Malenickiej, ulicy Skrzydlatej i Błękitnej. Wydłużenie trasy linii numer 19 jest ważne przede wszystkim dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej numer 20. Mamy ułatwienie w postaci komunikacji. Mamy ułatwienie my rodzice, szczególnie, ponieważ dzieciaczki nasze mogą już jechać autobusem do szkoły. Bardzo dużo starszych osób też będzie mogło dojeżdżać już do miasta w sposób bezproblemowy. Budowa nowej pętli u zbiegu ulic Malenickiej i Skrzydlatej kosztowała 145 tysięcy złotych.